Cześć Wam! Dzień dobry. Witam się z Wami z nad kolejnego notesu, który będę z Wami przeglądać. To jest chyba 7 notes, jeżeli mnie pamięć nie myli. Poprzedni, który oglądaliśmy razem wspólnie, to był 6 notes i to również był notatnik eksperymentalny. I on mi się wtedy tak bardzo spodobał, że kolejnym notesem również został notatnik eksperymentalny. Jak widzicie, ten ma różową okładkę, taką pudrowo-różową z kwiatami narysowanymi przez właśnie Zenię. On na pewno już nie jest dostępny w sprzedaży, bo to była jakaś taka, wiecie, edycja limitowana. Zresztą jak wszystkie wzory notatników u Zeni, one się pojawiają i zaraz znikają, więc do tego raczej już nie dostaniecie, chyba że gdzieś z drugiej ręki od kogoś. Notatnik eksperymentalny to wiadomo. Białe kartki, grube kartki, które dużo zniosą, chociaż ja w tamtych czasach jeszcze nie męczyłam tych kartek. Tam będą tak naprawdę, podejrzewam, tylko naklejki, jakieś wklejki i tyle. Więc nie męczyłam tych kartek, ale one dużo zniosą. W tych nowych notesach, zresztą pamiętacie, w zeszłym roku używałam notatnika eksperymentalnego, a może jeszcze nawet w tym roku. I on naprawdę bardzo dużo znosił. W tym roku jeszcze używałam, bo przecież przed Archerem. No, i on naprawdę radził sobie świetnie z większością mediów. W zasadzie chyba nie pamiętam, żeby z jakimś medium sobie nie radził, więc no myślę, że warty uwagi. Dobra, lecimy, słuchajcie. Nie ma co przedłużać. I mamy tutaj stronę powitalną. Jak widzicie, 1 listopada 2018. Standardowo nie wpisałam, kiedy skończyłam. Zawsze zapominam to zrobić. Naprawdę zawsze. O, i tutaj mamy naklejki ogarnięte. Z tego, co widzę. Czekajcie, zerknę, czy się dobrze nagrywa. Wszystko jest git. Mamy tutaj ogarnięte naklejki, biblioteczka, bo to były jeszcze czasy przed Tosiakowym sklepikiem. Ten początek, koniec 18 roku. Tu mamy listę książek do przeczytania. Ja standardowo te trackery zaczęłam wypełniać i już nigdy nie skończyłam. Tu mamy filmografię, też jak widzę zaczęłam i nigdy nie skończyłam. O, i tutaj był cały dział poświęcony odchudzaniu, którego Wam nie pokażę, bo są tam moje wymiary, moje, wiecie, kilogramy i tak dalej, i tak dalej. To też są naklejki ogarnięte, taki fajny słoik, z którego przeklejało się gwiazdki z dorzucenia do tego, ile jest zrzuconych. Bardzo fajny pomysł, bardzo mi się to podobało, ale jak widzicie też zaczęłam, nie skończyłam. No inna sprawa, że moja wtedy walka z odchudzaniem również się zaczęła i się nie skończyła. Ale obecna, która trwa teraz, jest dużo lepsza i powiem Wam, jest progres. Także spoko. No, więc tego działu Wam pokazywać nie będę, tam kilka stron było wykorzystanych. Mamy tutaj, słuchajcie, listopad. Listopad jest w tym notesie kawowy, z wykorzystaniem tosiakowych wklejek i z wykorzystaniem ogarniętych naklejek. Tutaj się będą pojawiały i kropki, i jakiś kalendarzyk, i takie, wiecie, ozdobniki różnego rodzaju. Ja w tym notesie jechałam głównie na naklejkach, to w zasadzie poza naklejkami i poza wklejkami, no to niewiele się będzie działo. Mamy tutaj na przykład wklejki, które oczywiście nadal są dostępne na blogu. No, kalendarze w tej formie cały czas są dostępne w sklepiku. Ja cały czas właśnie w takiej formie te kalendarze przygotowuję, bo bardzo taka forma mi odpowiada i bardzo lubię z niej korzystać. Tutaj, jak widzicie, mieliśmy miesięczne cele, które standardowo nigdy nie zostały zrealizowane. U mnie to nic nowego. Tracker nastroju. O, ale prawie dokończony. Codziennik też prawie skończony. Tutaj taśma chyba z AliExpress, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i tutaj różne takie małe trackerki, które widzę, że nawet, słuchajcie, były kurczaki jakoś tam realizowane. No jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Tutaj taśma chyba też z AliExpress. Wow. Tutaj mamy kreatywne bujo, które jak widzę nie było zbytnio realizowane. Tutaj mamy jakieś wyzwanie książkowe, które też pewnie nigdy nie było realizowane. Widzę, że tutaj są rysuneczki do kreatywnego buja, jak sobie tutaj realizowałam. W ogóle ten arkusz z liskami to dopiero jakoś w ostatnim czasie wykończyłam, że tak powiem. Wykończyłam go wysyłając listy do moich kochanych penpalek, więc miał swoje lata i nadal działał, żeby nie było. Nadal pięknie działał, nadal pięknie wyglądał. No i jak widzicie, tutaj właśnie zestaw kawowy od ogarniętych wszedł do działania, że tak powiem. Więc fajnie. Aha, i widzę, że to były czasy, kiedy miałam dniówki, że tak powiem. Takie dosyć proste, że tylko dzień, numer dnia miesiąca, nazwa dnia tygodnia i pogoda. Widzę, że tutaj godziny pracy i temperatura. Ale próbowałam jednocześnie robić tygodniówki. To też są ogarnięte naklejki.
I to po prostu nigdy dobrze nie szło. W sensie jakoś nigdy nie potrafiłam prowadzić, wiecie, i dniówek, i tygodniówek, bo to się wiąże z tym, że się po prostu przepisuje z jednego do drugiego i to dla mnie totalnie bez sensu. Jak komuś to pasuje, ktoś lubi tak robić, to wiecie, żaden problem. Ale u mnie się to totalnie nie sprawdzało. Więc zwykle było tak, że albo dniówki świeciły pustką, albo tygodniówki świeciły pustką. I do tego to się sprowadzało generalnie. Tutaj mamy kolejne dniówki. Widzę, że tutaj wklejka od Franes, którą pewnie dostałam razem z notesem w paczce. No widzicie, szał dzikich ciał, naklejki, washi, nic do siebie nie pasuje. Standard generalnie. U mnie to tak przez długi, długi czas wyglądało. Zresztą do tej pory mam, chociaż teraz jak mam tygodniówki i mam styl vintage, to to wszystko jest przynajmniej ze sobą spójne. A tutaj to wiecie, od sasa do lasa. Wszystkiego po trochu. Tu jakaś flaga, no bo święto niepodległości, jakiś indyk, jakaś dynia, tu jakiś ładny kubeczek, w ogóle bardzo ładny, przydałoby mi się teraz do vintage'u, tu też by nawet pasowało do vintage'u, o dziwo. Tu jakieś listki, jakieś lisy, no to po prostu wiecie, od czapy wszystko. O i widzicie, pół tygodniówki już wisi po prostu smutno, nieużywane. Tutaj mamy natomiast znowu dniówki. No i widzicie, dniówki były bardzo proste, po prostu lista zadań. Teraz też mam tak samo, tylko po prostu zadania sobie wypisuję od kropeczek. Kolejne dniówki. Tutaj widzę, że sobie wypisywałam ulubione kawy. Smaki w sensie ulubionych kaw. Kolejna tygodniówka. O, widzicie, człowiek się myli, ja też się mylę, wszyscy się mylimy. O, widzę, że sobie zapisywałam w ogóle, co jadłam w danym tygodniu. No to nawet spoko. To nawet spoko. O, bo byliśmy w spa. Ale fajnie, fajnie. Gongi były. No, seans gongów w spa to jest... Super. No. No dobrze. Tutaj mamy kolejne dniówki. O, widzicie? Tutaj kotek ogarnięty się załapał i dziewczynka ogarnięta się załapała. No dużo tych naklejek od ogarniętych, bo ja, wiecie, zanim miałam swój sklepik, to kupowałam praktycznie każdy nowy zestaw i to pełny nowy zestaw od ogarniętych. Teraz kupuję tylko takie, które, wiecie, jakby będą pasowały do mojego zamierzonego, że tak powiem, motywu, ale na przykład jak dziewczyny wypuszczają cokolwiek vintage'owego, no to jestem pierwsza, która kupuje. Więc tak, mam cały pakiecik, że tak powiem, vintage'owych naklejek ogarniętych. Tak, tak, no to już jest małe, wiecie, odchylenie od normy. No, tutaj tu już widzicie kawka, przynajmniej spójnie to wyglądało. O, tutaj widzę, że wklejka z hotelu, z tego spa, w którym byliśmy. Kolejna tygodniówka. Nawet troszeczkę ją wypełniałam z tego, co widzę, ale z tego, co pamiętam, to wszystko było robione bardzo na siłę. Tutaj mam w ogóle napisane to pisakiem złotym, który mam, braszpanem złotym, który mam do tej pory i do tej pory piszę. Od 2018 roku, wow. Dobrze się stary trzyma. No, tutaj mamy kolejne dniówki i grudzień. Nawet powiem wam, że jestem w szoku, że tak cały miesiąc, no bo to pierwszy miesiąc w nowym notesie, to wiecie, jeszcze energia jest taka pełna siły i w ogóle... Teraz jak patrzę na ten notes, to w ogóle mi się nie podoba. W sensie ten styl mi się w ogóle nie podoba. Że to wszystko takie tylko naklejki i tak wiecie, bez żadnych tam No ale tak mi się wtedy podobało. No widać przynajmniej, że zmienia mi się. Zmienia mi się bardzo po prostu to, jak prowadzę swoje bullet journale. Tutaj mamy grudzień. To wklejka tosiakowa. Tutaj mamy odliczanie do świąt. Ta laska cukrowa była pusta i tu się przyklejało po prostu te małe cukiereczki. Bardzo fajny pomysł, to też ogarnięta naklejka. Tutaj mamy moje humory, codziennik, jak widzicie, tutaj już generalnie niewiele się działo. Mamy kalendarz w żaden sposób niewypełniony, tutaj mamy jakieś blogowe rzeczy tosiakowe, też w żaden sposób niewypełnione. O, trackery. To zawsze mi się podoba, jak te naklejki żółkną po pewnym czasie. No wiecie, 3 lata, więc mają prawo jak najbardziej. Ale bardzo mi się to podoba, bo takiego vintage'owego stylu przybierają. I fajnie by wyglądały na przykład w Leśku, który ma takie, wiecie, pożółkłe strony. No, spoko by to tam wyglądało, bo na białym się mocno odcina, a tam... Spoko, spoko. O, i widzę, że zaczęłam pisać piórem. Niebieskim wkładem. Tutaj też to wszystko to są praktycznie ogarnięte naklejki, więc przynajmniej jest spójnie. Tak, to w ogóle pierwszy raz pisałam piórem wtedy. No.
Tutaj widzę, że zaczęłam już myśleć o tosiakowych naklejkach. No. Srogo. Myślę, że w następnym miesiącu, w sensie w lutym, bo to jest grudzień, albo w styczniu pojawią się już tosiakowe naklejki, takie, które nigdy nie weszły do sprzedaży. Zobaczymy. No widzicie, tu się pojawiają jakieś takie bardziej opisowe rzeczy, bo jak gdzieś wyjeżdżamy, to zwykle bujo zmienia się z listy zadań na listę tego, co się działo. Bardzo tak się często zdarza. W sensie, wiecie, w taki pamiętnik. A czasami nawet nie tyle pamiętnik, co właśnie po prostu listę tego, co się robiło. No, ale przynajmniej tutaj w miarę spójnie to wygląda. No mimo tego, że nie bardzo mi się to podoba, no bo widzicie, jest po prostu lista zadań i naklejki dookoła, bez jakiegoś takiego głębszego przemyślenia, to pamiętam, że wtedy mi się to naprawdę bardzo, bardzo podobało. No, tutaj widzę, że jakieś podróże, tu motyw na styczeń sobie wymyślałam. Tak, tu się trochę działo, widzę, że temperaturę zapisywałam. No tak, wygląda to całkiem wszystko podobnie ze sobą. O, tutaj święta. No widzicie, tutaj są właśnie te opisy. Już nie ma listy zadań, tylko są opisy. No i spoko to wygląda. Spoko to wygląda jak na tamten czas. Teraz bym już do takiego notesu nie wróciła. W sensie do takiej formy bym już nie wróciła, bo w ogóle teraz jestem team tygodniówki, więc przeszłam na złą stronę mocy. Masakra. O, i styczeń. Wklejka tosiakowa. Wklejka tosiakowa. O, i właśnie o tym mówiłam. Słuchajcie, to są w ogóle pierwsze tosiakowe naklejki, tutaj są jeszcze ogarnięte oczywiście, które nigdy nie trafiły do sprzedaży. Ja je robiłam jeszcze w ogóle na iPadzie. No, ja je robiłam, słuchajcie, na iPadzie i odrysowywałam ręcznie jeszcze te obrysy. No generalnie strasznie było z tym dużo roboty. I tak robiłam sobie właśnie dla siebie te takie próbne, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A potem szanowny mi powiedział, że ty, stara, może jednak w Photoshopie, co? No i tak, i się okazało, że można prościej, można łatwiej, można szybciej. No, ale to trzeba mieć kogoś, kto po prostu będzie umiał takie rzeczy robić, żeby, wiecie, pokazał, nauczył. No i teraz już śmigam oczywiście, ale wtedy to pamiętam, że właśnie rysowałam ręcznie na iPadzie i to trwało strasznie długo. No i to była masakra. No w każdym razie te pierwsze naklejki nigdy nie trafiły do sprzedaży. To były takie, wiecie, dla mnie tylko. W ogóle zobaczcie, tu w ogóle nie ma żadnych ozdób w tym styczniu. Nic się tu nie dzieje. Jest po prostu lista zadań i koniec. Żadnych ozdób nie ma. Chyba byłam mocno zapracowana w tamtym czasie, skoro nic tutaj nie ma. No, ewidentnie tak musiało być. Ewidentnie tak musiało być. No, o, no tak. Bardzo musiała być mocno zapracowana. Nowy motyw na bloga, czyli to wtedy zmieniliśmy motyw. Nowe Simsy. Naklejki na luty. Tu myślałam właśnie o naklejkach na luty. I lutowe naklejki, pamiętam, że one też nigdy się nie ukazały w sklepie. I dopiero chyba kolejny motyw się pojawił. No to widzicie. Bardzo mi dobrze służył bujo. O, no i mamy luty różowy. Zmieniłam, widzicie, kolor tego pióra. Wkładu tuszu do pióra. Mamy kalendarz. Oj, widzę, że tutaj to już się działo. O, to jest z drugiego tosiakowego zestawu, który też nigdy nie trafił do sprzedaży. Te kwiatki. A te kwiatki to w zasadzie mogłabym zrobić, bo ja mam te kwiatki cały czas i mogę z nich zrobić spokojnie naklejki. W ogóle mam bardzo dużo takich tego typu kwiatów, że jest akwarela i taki, wiecie, szkic. Mogłabym w sumie całą serię z tego zrobić. Nawet nie zestawów takich tych, bo tam zawsze coś się da dobrać z tych dni miesiąca, dni tygodnia, które już są, ale samych takich ozdobników kwiecistych. No musiała pomyśleć o tym, bo one też fajnie by pasowały do takiego vintage'owego stylu. Ej, no właśnie, one by pasowały do vintage'owego stylu. Pomyślę. W każdym razie zobaczcie, tutaj już są właśnie naklejki takie nagłówkowe też. O, Habit Trackery. Trochę inna. Oj, tutaj dużo naklejek z AliExpress, z Mytu. O, naklejki z tego, z Actiona. Tak, i to wszystko to są właśnie naklejki tosiakowe, które też nigdy nie trafiły do sprzedaży.
To był taki pierwszy zestaw, który sobie zrobiłam i który sobie już wycięłam na maszynce, bo chyba tamte to były ręcznie może wycinane. A może nie? Nie, chyba też nie. Chyba też maszynką już wycinałam. Ale to też były naklejki, które robiłam na iPadzie. Także to było wszystko jeszcze takie, wiecie, no robione, powiedziałabym, tak domowymi, chałturnicze, że tak powiem. O, tutaj ta taśma, bardzo ją lubiła. Już chyba mi się skończyła nawet. A może to była odwijka od kogoś? To mogła być odwijka. W ogóle tak różowo tutaj jest, tak wiecie, różowo-fioletowo bardziej. Bo nie dość, że te nagłówki są takie różowo-czerwone, to jeszcze to pióro. Hardcore. No ale przynajmniej coś się działo w tym notesie. Widzicie, no tutaj widać, że przynajmniej coś działałam. Więc przynajmniej się fajnie coś wykorzystywało. Bo najgorzej to właśnie jak są takie puste strony i tak... Widać, że nie szło. Ale widzę, że tygodniówka, twardo jeszcze próbowałam tygodniówki użyć, bo pewnie mi został arkusz po prostu naklejek zająć życie. No ale widzicie, to już tak mocno no niepotrzebnie, szczerze mówiąc, bo albo tygodniówka, albo dniówki. No u mnie jedno i drugie nie działa. Nie działa. Tu widzę, że sobie motyw na marzec wymyślałam. O, tu próba akwareli, czyli pojawiły się jakieś akwarele w tym notatniku. Wow. Wow, wow, wow. No dobrze, ale jakie ładne w ogóle. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Tutaj jeszcze ogarnięte kawkowe rzeczy. O, tutaj też akwarele. No dobrze, no to coś tam jednak jest. O, i tutaj akwarele. No i tu są też te tosiakowe naklejki, wszystko. Tutaj action wjechał. Jakieś tutaj gwiazdki, czyli troszeczkę jednak nawet rysowałam, malowałam w tym notesie. No. No, o tutaj sobotni piąteczek jeszcze był na blogu. Aha, dużo rysunków, jejku. No powiem wam, ten luty w tym notesie to taki naprawdę na bogato. Aż jestem zaskoczona, szczerze mówiąc. Tu rysunki, tu jakieś te. Wow. No dobrze, bardzo dobrze. Bardzo lubię tę taśmę. Jeszcze ją mam w ogóle, bo ja jej bardzo oszczędnie używam. Bardzo, bardzo ją lubię. No te kwiatki są naprawdę ładne. Chyba naprawdę muszę pyknąć taki arkusz. I to może pyknę tak szybko, żeby o tym nie zapomnieć. Bo są prześliczne. O! No i to jest, słuchajcie, marzec. Witaj marcu, to jest marzec i to jest motyw, który jako pierwszy pojawił się w sklepiku. A może jako drugi, bo pierwsze były chyba wielkanocne. Tak. Ja sobie... Te naklejki, które są tutaj, to są jeszcze wszystko prototypy, które nie trafiły do sklepiku nigdy. Ale ich kolejna wersja, że tak powiem, już trafiła. O, widzicie, tutaj są te. I ten zestaw, to jest zestaw, który cieszy się największym powodzeniem z całego sklepu, ten fioletowy, muzyczny. To jest po prostu zestaw, który, ja nie wiem, nie rozumiem, ale to jest jakiś fenomen po prostu. Chyba nie ma osoby, która robiła u mnie zamówienia, albo która na przykład kupuje, wiecie, naklejki w miarę regularnie, która by nie miała tego zestawu, tego fioletowego, muzycznego. To jest zestaw, który po prostu kupuje każdy. I ja, jak mam dzień wysyłki, to nie zdarza się dzień wysyłki, żebym nie miała tego zestawu do zrobienia. No, nie zdarza się po prostu. To jest jakiś fenomen. Ja też go lubię, żeby nie było, oczywiście, ale no żeby aż tak... Żeby aż tak. No piękny jest. Piękny jest, to prawda. I wiem, że któraś firma robiąca papiery skrapowe też ma zestaw z tymi grafikami. Ale nie pamiętam, nie powiem wam która, ale pamiętam, że jak zobaczyłam później, że właśnie któraś zrobiła z tymi arkuszami, z tymi grafikami, to mówię wow, ale fajnie. No i one wtedy fajnie ze sobą grają. Wiecie, można wykorzystać i papiery, i ten. No nie groma, nie pamiętam która. Ale widzicie, tutaj pisałam cały czas na różowo. No i właśnie nagłówki. I wtedy jeszcze sklepik nie ruszył, ale już, widzicie, już się pojawiały te moje naklejeczki. Gdzieniegdzie są też jeszcze naklejki ogarnięte, z tego co widziałam. O, to jest arkusz praca. Ten z tą rameczką. To jest pierwszy arkusz, który trafił do sklepu. On ma numer 000001. Ten z okienka do pracy, bo ja je robiłam bardzo pod siebie, bo bardzo potrzebowałam czegoś takiego, żeby sobie wklejać po prostu, wiecie, kiedy mam, w jakich godzinach pracuję. Więc to jest arkusz 000001. No. No, o, widzicie? Powstał pierwszy arkusz. Wow. No.
Wow. To znaczy, że jakoś tutaj w 2019, na początku 2000... No tak, to nawet ma sens. O, drugi arkusz Wielkanocne dni miesiąca, trzeci arkusz Wiosenne zielone nazwy dni tygodni. Czyli widać, że tutaj właśnie powstawały te pierwsze arkusze i chyba od kwietnia ruszył sklep, jeżeli dobrze pamiętam. No, widzicie, tutaj już roboty co niemiara, więc bujo odeszło w kąt, bo tak to działa. Jak u mnie się dużo w życiu dzieje, to bujo, widzicie, po prostu przestaje, że tak powiem. No, o, tutaj wyzwanie KFS było. No i tutaj, że niby coś się działo, nie? No i kwiecień. I kwiecień to był chyba moment, kiedy ruszył sklep. Tak mi się wydaje. Sklep start. Tak jest. 1 kwietnia w Prima Aprilis. No. No. I tu się już działo. Od tego czasu to już wiecie. Moje życie mocno zaczęło się zmieniać, odkąd ruszył sklepik. To dla mnie był naprawdę bardzo przełomowy moment. Taki, że wiecie, robię coś swojego, coś na siebie i... Ale trochę czasu zajęło, żeby dojść do tego, że to jest coś, czym można się zająć. No. Te początki były różne. O, widzicie, tutaj są już to siakowe z tego pierwszego arkusza. Znaczy, to był chyba trzeci arkusz, bo to są ozdobniki. No, ale to był właśnie ten zestaw kawaii wielkanocne. I bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał. W ogóle zaraz, bo ja się tak nie skupiłam na tym, na co ja patrzę. Zobaczcie, w ogóle cały miesiąc jest prawie wypełniony. Jestem pod wrażeniem. I tutaj też kroki i sen prawie cały wypełnione. I teraz pytanie, które to kroki, które to sen? Widzę, że sen to jest ten zgniło-zielony. Aha, w tą stronę jest coraz więcej, tu jest coraz mniej, tak. Tak, to widać, że wiecie, pracowałam, bo jak ja pracowałam, to miałam na przykład zmiany na 6, więc tutaj miałam takie spadki. To oznacza, że wtedy na 6, bo jak szłam na 6, to zwykle i tak szłam spać tak normalnie, czyli tam pierwsza, powiedzmy druga. No jak trzeba było wstać o tej 5, czy tam nawet w 4:30, no to tego snu nie było dużo. Teraz sobie odbijam za te ostatnie 10 lat, słuchajcie, i śpię do 10. Mam tak, że przed 10 się do mnie nie da dodzwonić, mam wszystko powyciszane, tryb nie przeszkadzać i nie ma mnie po prostu. Mam budzik dopiero o 10 i odbijam sobie ostatnie 10 lat życia, żeby w końcu odespać. No ale za to siedzę, wiecie, do północy, znaczy do północy. Do północy to zwykle tak mniej więcej mi się zdarza pracować, no bo w ciągu dnia jeszcze sobie robię jakieś przerwy, coś tam sobie, a to zjem, a to wyjdę, a to z kimś się spotkam, a to coś. I tak ten dzień pracy się rozkłada od tej 10 do powiedzmy 12. No a spać chodzę tak 2, 3, no różnie. Więc ta pobudka o 10 jest dla mnie bardzo naturalna, no bo ja mam ten tryb życia taki mocno przesunięty. Póki mogę w ten sposób, to korzystam. No, mój kwiecień. O, widzę, że tutaj było tak nie. Czy mi się tutaj były cele, a tutaj czy mi się udało, czy mi się nie udało. O, tutaj widzę, że z goauta korzystaliśmy. Chyba goauta w ogóle nie ma. To był taki pakiet, że się płaciło chyba 200 zł rocznie i się miało chyba 200 albo 100. 200 albo 100 wyjść do restauracji tam z listy. I wtedy się miało dużą, dużą, dużą zniżkę, tam chyba 50% na dania obiadowe. Więc fajne tak, żeby poznawać nowe knajpy, bo tam do każdej knajpy chyba 2 razy czy 4 razy można było pójść jakoś tak. Więc było to ciekawe, ale chyba przez to, co się tam w ostatnich latach działo, to chyba go-out upadł w ogóle. Wydaje mi się, że już nie ma. No, widzę, że tutaj lista naklejek do zrobienia, jak widzicie, obfita. No i dyniówki już z tosiakowymi naklejkami. I to z tymi, które już są w sklepiku i one są do tej pory w sklepiku i do tej pory w okolicach Wielkanocy bardzo dobrze się sprzedają, bardzo, bardzo je lubicie. Bardzo się cieszę, bo ja też je lubię. O, widzę, że tutaj wysyła salamandra. Tak, to w ogóle był dobry, o, te naklejki, ten zestaw. Ja jej na początku nazwałam salamandro, a jak tylko wrzuciłam je do sklepu i pokazałam na Instagramie, to się zrobił szum, że to nie jest salamandra, że to jest aksolotl. I od tamtej pory wiem, że to nie jest salamandra, tylko aksolotl i już teraz jestem bardzo mądrym człowiekiem. O, i pojawiły się kolorowe książki, budziki, motylkowe dni tygodnia, które nie mają całego zestawu, są tylko jakby dniami tygodnia. No i te aksolotle śliczne. No i ten fioletowy zestaw, jak widzicie, też już wtedy trafił do sprzedaży. Czarna dziura, która mi się śni po nocach.
Tak, to związane z moją pracą po prostu. No i to tak, wiecie, od razu budzą się takie straszne wspomnienia. No i te kwiatki, kurczę, ja naprawdę muszę je znaleźć i muszę zrobić z nich zestaw, bo to naprawdę, albo chociaż właśnie arkusze takie ozdobne, bo one są przepiękne. To już po urlopie pewnie zrobię, bo przed urlopem to nie dam rady, ale po urlopie na pewno zrobię z tego jakieś naklejki, bo są po prostu przepiękne. No jestem pod wrażeniem. Jeżeli możecie, to napiszcie mi w komentarzu pod filmem, żebym pamiętała o tych naklejkach. Tak jak zobaczę komentarz, to sobie na pewno wtedy zapiszę i będzie na pewno zapamiętane. No tu w ogóle jakie puszynki przyszły do mnie. O, to są te motylkowe dni tygodnia. One są w ogóle piękne i można sobie zrobić na przykład całą tygodniówkę, bo one są na arkuszu na cały tydzień. No i wiecie, nie mają całego zestawu, tylko są dniami tygodnia, więc fajnie właśnie do tygodniówki. I właśnie do takich tygodniówek chciałabym wrócić, żeby przygotować na przykład zestaw dni tygodnia i dni miesiąca, które będą miały miejsce na wpisanie numerka, tak żeby sobie po prostu zrobić tygodniówkę. Plus jakieś tam flagi, kropki, wiecie, tak żeby było tylko do tego. No pięknie to wygląda. Dobre to jest, podoba mi się. O, tutaj spacer. Byliśmy w Campinosie z szanownym. Tutaj na spacerku, chociaż czy to jest Campinos? Chyba tak, chyba to jest Campinos. A tu byliśmy w łazienkach i dostałam taki balon, w którym się tak, wiecie, jak się potrząsnęło, to tam te wszystkie piórka latały i było super było. A tu jest Wielkanoc, to pewnie na Wielkanoc byliśmy na tym spacerze. Piękne są te naklejki, bardzo mi się podobają. No i te wielkanocne królisie też są super. O, tu jakiś, widzicie, trochę vintage. To pewnie z zestawu z Actiona, znając życie. Ale spoko wygląda. Tutaj widzę ogarnąć zamówienia. No. Tosia na hulajnodze. No, tu jakieś widzicie wspomnienia. O, tutaj Pyrkon. No, Pyrkon. O, widzicie salamandra. Potem zastąpiłam to na aksolotl. żebyście na mnie nie krzyczeli. No, tutaj właśnie z Pyrkonu byliśmy w Poznaniu. To nasz pokój hotelowy. Hotel, jakaś przekąska widzę, ale super było. Super było, mieliśmy w kolejnym roku jechać na Pyrkon, ale to był już 2020, no i nie było Pyrkonu, więc tak, może jeszcze kiedyś pojedziemy. No i tutaj widzicie, kończą się dniówki, kończy się notes. W ogóle zobaczcie, jak miałam wyliczone co do jednej strony w ogóle. No i właśnie tutaj na samym końcu w notesie jest test pisadeł. O, widzicie, 180 stron, papier 150, wyprodukowano w Polsce. Kieszonki, tak jak widzicie, nie ma. Strony są numerowane, ale to pewnie zwróciliście uwagę. No i tak wyglądał franysowy notatnik. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja bardzo lubię z wami robić te przeglądy, bo mogę sobie powspominać, coś tam mi się przypomni, coś tam sobie, wiecie, mogę podpatrzeć jakąś inspirację do nowego notesu. Więc wygląda to spoko. No i następny notes to chyba będzie Devangari, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale mogę się mylić, ale nie, chyba rzeczywiście to jest Devangari. Więc kolejny notes będzie, nie mam pojęcia w jakim stylu, bo pamiętałam, że te eksperymentalne to takie mocno naklejkowe, a co się dalej będzie działo, to nie wiem, zobaczymy. Ale myślę, że kolejny przegląd będzie dopiero za jakiś miesiąc, półtora, tak żeby mi się te notesy za szybko nie skończyły. Dobra. I tyle. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, zostawcie koniecznie komentarz. No i obserwujcie, w sensie subskrybujcie. Kliknijcie ten magiczny czerwony przycisk, bo on chyba cały czas jest czerwony, prawda? Kliknijcie koniecznie ten przycisk, bo bardzo, bardzo cieszę się, jak mi przychodzicie i jesteście. I jak klikacie w ogóle dzwoneczek i od razu po publikacji filmu jesteście od razu, wiecie, pod filmem i to jest mega, mega, mega fajne. No, więc bardzo wam dziękuję, że byliście. Cieszę się, że oglądacie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki wielkie. Pa, 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 pa.